Hej, siemaneczko, z tej strony Abra i witam w kolejnym odcinku Skyblocka. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy bez Wojna, bo jak sami widzicie, w ogóle jestem na wyjeździe, więc teraz ciężko się zgrać, tak? On ma jakąś przeprowadzkę, ja tutaj mam wyjazd, więc ciężko się, słuchajcie, zgrać, dlatego wpadłem na pomysł, że i tak nagram Skyblocka, bo mamy bardzo dużo do zrobienia. Pewnie wiecie, po ostatnim odcinku, że byliśmy, moi drodzy, w pewnym tajnym miejscu, jakaś tajna baza, nie wiadomo co, i stamtąd, słuchajcie, przynieśliśmy, gdzie to jest? O, właśnie, jaja żółwia. I dzisiaj, moi drodzy, chciałbym zrobić hodowlę żółwia na Skyblocku. Nie wiem, czy to się uda. Znaczy, wiecie, chciałbym po prostu zrobić im wyspę. O nie. O, gościu. Ale ty masz teraz przekichane. Ale ty masz teraz przekichane, gościu. Wypadł stąd, wypadł z baru. Wypadł z baru, dobra, no, więc słuchajcie, chciałem zrobić wyspę dla żółwi, gdzie po prostu je, że tak powiem, zahoduję, gdzie po prostu je rozmnożę i gdzie po prostu będziemy się świetnie z nimi bawić, więc mam nadzieję, że będziecie oglądać koniecznie do samego końca i jeśli jesteście nowi, pamiętajcie o subskrypcji, dlatego, że codziennie są filmy o godzinie 16, codziennie są live'iki, znaczy teraz na wyjeździe ciężko, ale są codziennie filmy, więc sub, łapka i dzwonek. Dzwonek jest super ważny, jak napiszesz w komentarzu żółw, a masz dzwonek i suba, to ci przepnę serduszko. A dzisiaj właśnie, moi drodzy, mamy naprawdę bojowe zadanie, ale zanim to zrobimy, to chciałbym sobie poogarniać trochę naszych hodowli, bo jak sami też widzicie, to trochę tutaj powyrastało różnych ciekawych rzeczy i fajnie byłoby się po prostu tym zająć, dlatego że jeżeli wiecie, bądź też nie, mamy tutaj, moi drodzy, farmera, villagera, któremu można sprzedawać różne rzeczy i on potem daje nam emeraldy, więc jakby to jest w miarę potrzebne. Ale przy okazji mamy jeszcze wieżę dniową, mamy wieżę melonową i ja bym chciał ją tutaj dzisiaj powiększać. I mamy taki w ogóle z Wojtkiem zawsze dylemat. Czy mamy sprzedawać dynie i melony villagerowi, czy mamy robić kolejny jakby szczebel naszej wieży, bo naprawdę, no ta wieża jest świetna, tylko że no jakby trochę kosztuje, bo można by to samo sprzedać villagerowi i byłby z tego hajs. Dobra, zróbmy sobie, słuchajcie, także tutaj melona, postawimy go sobie, bo to jest teraz dla nas oczywiście najważniejsze. W poprzednim odcinku też, słuchajcie, zacząłem robić tutaj enchanting table. Udało mi się, słuchajcie, wskórać tutaj 12 level, tylko niestety nie mam lazurytu. Powiedzieliście, moi drodzy, że podobno wyspa jest gdzieś tam, więc ja bardzo chętnie, słuchajcie, to sprawdzę. Dam sobie czanków 28, wejdę na tą wieżę dyniową i zobaczę, czy faktycznie coś w przestrzeni na górze jest. Bo mówiliście, że coś jest, że jest jakaś wyspa, a jak nie, to że w Netherze. No... no powiem wam, że jakby, jeśli mam być szczery, to ja nic tam nie widzę, okej? Okay? Umówmy się, to ja nic nie widzę, więc wiecie co, zejdźmy sobie na dół i chodźmy do Netheru. Zobaczmy, słuchajcie, czy w Netherze taką wyspę zobaczę, bo też mówiliście, że Abera, bo może w Netherze jest ta wyspa gdzieś, gdzie jest lazuryt jakiś, coś, no. Okej, tu jest, moi drodzy, bedrock, no to jak jest bedrock, no to sorry, ale chyba tej wyspy nie będzie, chyba że to jest ta wyspa właśnie. Nie, bo ona się powiększa, to są czanki, moi drodzy. Czyli chyba wobec tego wyspy lazurytowej nie będzie. Siemka, Maciuś. Siema, jestem Maciuś. A tu jest Maciuch, tam jest Maciuch. Patrz, chodź, pokaż się do kamery. O, tu jest Maciuch, tu. Maciuch ma już 100 tysięcy. Maciuch ma 100 tysięcy subików. Maciuch ma 100 tysięcy. Więc, moi drodzy, wracając do tematu. O, kolejny melon wyrósł. Niestety nie wiem, skąd mam ogarnąć lazuryt, więc znowu was poproszę, żebyście mi napisali, skąd wziąć lazuryt, bo naprawdę nie wiem. A teraz sobie oczywiście ogarnę nasze hodowle, pójdziemy porozmnażać nasze zwierzaki i zajmiemy się tą wyspą. Będziemy musieli wybudować, moi drodzy, wyspę, obłożyć ją piaskiem. Mam chyba raczej wszystko tutaj przygotowane, więc nie powinno być z tym problemu. I dopiero wtedy, moi drodzy, możemy się bawić w hodowlę żółwi, bo żółwie jakby rosną w wodzie, piasku, to jest chyba w miarę oczywiste. I wiecie, Wojtek tutaj po jakimś czasie przyjdzie i będzie takie: ziom, a skąd my mamy żółwie? No ja mu powiem: ela. Żółwiki to my znaleźliśmy, więc będzie spoko, mam nadzieję, że on będzie zaskoczony i że w ogóle fajnie nam to wszystko wyjdzie. Ja sobie teraz porozmnażam, słuchajcie, tutaj te kurczaki. Fajnie by było mieć taką, wiecie, gigantyczną hodowlę. Wojen chyba na survivalu coś takiego ma, jeśli się nie mylę, to on ma tak bardzo, bardzo dużo świnek, czy jakoś tak. I to jest mega spoko, to jest mega spoko. I ja też chciałbym, żebyśmy my coś takiego tutaj mieli. Ale póki co wysadźmy, słuchajcie, te wszystkie jajka, które tutaj dostaliśmy, bo tych kur jest naprawdę tutaj już mega, mega, mega dużo. Ej, naprawdę, tych zwierząt jest tutaj strasznie dużo i w ogóle jakie one są głośne. To jest jakaś padaka, no ale dobra. Rozmnażamy, słuchajcie, dalej, nie wiem, czy w ogóle mi wystarczy ziarenek, ale chyba tak, no halko. Halko, dobra, więcej nie rozmnażamy. Okej, teraz tak, tutaj owieczki też, słuchajcie, oczywiście sobie rozmnażamy. Ciekawe, czy jakieś inne kolorki będą nam się tutaj mnożyły, bo jak sami widzicie, mamy jedną szarą owcę, jedną jasno-szara teraz wyszła, lol. Jakby nam się, słuchajcie, zrespiła brązowa albo różowa, no to na to szansa jest praktycznie zerowa. Praktycznie, słuchajcie, na to jest zerowa szansa, ale jakaś tam jest, więc no kurczę, trzymajmy, słuchajcie, kciuki, żeby nam się
urodziła jakaś właśnie tutaj owieczka albo różowa, albo brązowa, to by było mega zabawne. Nie wiem, czy jest szansa, żeby ona urodziła się zmieniająca kolor. Chyba nie, to chyba trzeba name tagiem. No tak, na pewno to trzeba name tagiem, ale póki co róbmy sobie, słuchajcie, tutaj krówki. W ogóle ile my expa zgarniamy, słuchajcie, to jest jakaś masakra. My no, mamy naprawdę z tego strasznie dużo expa. Ale teraz, niestety muszę dokonać, słuchajcie, pewnej bardzo przykrej rzeczy. Nie, no nie przykrej, no jest ich więcej, więc można, słuchajcie, ich trochę tutaj wybić, żeby oczywiście dostać trochę mięska, które jest mi bardzo, bardzo teraz potrzebne, bo my już, nie wiem czy wiecie, ale raczej nie spadamy w przepaść. Raczej zbieramy mięsko i jest git. Dobra, jest go sporo, słuchajcie, w ogóle 22 level, to jest jakaś masakra. Co tam robi krowa? LOL! Trafiłem kurczaków 50. O nie, a ja nie chciałem kurczaków trafiać, LOL! Czekajcie, ile ich trafi... Ej, w ogóle jakikolwiek umarł? Nie, nie dostałem żadnego kurczaka, więc chyba wszystkie przeżyły, spoko. Dobra, słuchajcie, wracamy się teraz tutaj. Mamy to ogarnięte, to jest mała krówka, nie wiem co ona tutaj robi, ale pewnie sobie zaraz dorośnie. Mamy w ogóle kolejnego melona, hejka melon, hejka, hejka. Tutaj mamy kolejne zboże, tutaj też mamy zboże, więc sobie to oczywiście wszystko chapnę. I teraz tak, zjemy sobie to w ten sposób. Tutaj, słuchajcie, do piecyka sobie włożę kolejne mięsko i możemy sobie dżunglowym drewnem, myślę, przepalić śmiało. I teraz tak, moi drodzy, po 6 minucie w końcu chyba możemy zacząć tworzyć wyspę naszą właśnie dla naszych tutaj żółwików. To będzie, słuchajcie, wyspa dla... No kurde, mucha tu jakaś lata. Gościu, spadaj! Spadł was stąd. Dobrze, wyspa, słuchajcie, dla moich żółwików. Gdzie... Znaczy moich, naszych, no bo to nie jest moja seria, tylko moja i Wojana, więc wyspa dla naszych żółwików, słuchajcie, mogłaby się znajdować na przykład tutaj. Będzie to trochę daleko, więc fajniej by było mieć coś tutaj, słuchajcie, blisko. Można by tutaj, wiecie co, patrzę, tak w przestrzeni tutaj kosmicznej zrobić. Niestety nie mamy szkła, można by zrobić szkło. Wiecie co, ej, zajmę się teraz tym. Zajmę się, słuchajcie, teraz produkcją szkła. Niech trochę nam faktycznie tego może wyjdzie. Czekajcie, czekajcie, tutaj miałem więcej tego piasku. Jeden. Tutaj, słuchajcie, miałem go jeszcze trochę. A więc damy sobie, słuchajcie, tutaj dwa. Ej, jeżeli zrobimy to obszklone, to to może naprawdę fajnie wyglądać. To może naprawdę fajnie wyglądać, więc właśnie w to będziemy sobie tutaj celować. Dobra, niech się spali kolejny ten. Pyk, dobra, i słuchajcie, będziemy mieli trochę oszklone, trochę nie, ale w każdym razie tutaj właśnie zrobimy sobie taką wysepkę. Czy ja chcę, żeby, słuchajcie, podłoże było ze szkła? Niekoniecznie, podłoże nie musi być ze szkła. Chciałbym, żeby raczej ścianka była ze szkła. Więc słuchajcie, zrobimy sobie podłoże na razie kamienne, bo na ten kamień pójdzie oczywiście piasek. Tak, bo one będą sobie żyły na piasku. Mam nadzieję, że to wszyscy mniej więcej ogarniają. Więc teraz tak, tutaj, słuchajcie, wjeżdża sobie piasek. Tutaj będzie wszędzie woda. Tak, gdyby ktoś nie wiedział, tutaj będzie wszędzie woda. Zrobimy sobie, słuchajcie, to trochę większe. Niech to będzie, powiedzmy, takie przysłowiowe 4x4. Myślę, że to będzie dla nich trochę lepsze rozwiązanie. Dobra, w ten sposób. Okej, okay, one będą sobie tutaj miały wodę. Teraz trzeba zrobić coś takiego, gdzie one będą mogły się wylegiwać. I do tego... O nie! Już zużyłem, słuchajcie, szkło. Szkoda. Do tego potrzeba zrobić, słuchajcie, im trochę miejsca w tutaj, żeby one mogły sobie tutaj, myślę, śmiało się rozmnażać, bo one jaja składają przy wodzie. Dobra, w taki sposób. I to jest ogarnięte. Okej, tu jest woda. Tu będzie po prostu dla nich taki piaseczek, więc chyba git. Tutaj, słuchajcie, też zrobimy coś takiego. Tutaj zrobimy coś takiego. Okej, w ten sposób. Dobra, fajnie to wygląda. Tutaj zrobimy jeszcze cyk, cyk, cyk. Okej, nie tak. Ej, to będzie git, ej, naprawdę im będzie spoko. Tutaj patrzcie, mają zarówno dużo wody, bo tutaj zaraz wyjdzie woda, jak i będą miały tutaj dużo całkiem takiego terenu, gdzie mogą po prostu sobie te jaja składać. Tylko potrzebuję teraz, słuchajcie, szkła. Czy ja mam jeszcze jakieś szkło? Słuchajcie, czy ja mam jeszcze jakieś szkło tutaj? Aj, chyba, słuchajcie, więcej szkła nie mamy. Kurczę, chyba więcej, słuchajcie, szkła nie mamy. A szkoda, wrzućmy sobie na razie to drewno. Dobra, bo tutaj jeszcze jest trochę szkła, słuchajcie. Tutaj, znaczy szkła, trochę piasku, więc możemy go sobie chyba stąd zabrać. Bo potrzebujemy jednak trochę szkła, żeby to było oczywiście przeszklone. Wrzucę tutaj, słuchajcie, do tego piecyka kolejne właśnie szkło. I dobra, i teraz tak, trzeba zrobić właśnie, moi drodzy, w ten sposób, aby tutaj w ogóle zrobimy sobie tak, 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 tak. Żeby tutaj to było przeszklone, to musi pójść, słuchajcie, tak. Tutaj pójdzie szkło, tutaj pójdzie szkło, tutaj pójdzie szkło także. To sobie rozwalamy tutaj, cyk. Ej, to będzie ładnie wyglądać. Naprawdę to będzie ładnie wyglądać. Znaczy, wiecie, nie mamy tutaj żadnych kozackich bloków, więc niestety nie będzie to wyglądało tak, jakby mogło. Nie mamy tutaj gliny, nie mamy tutaj wełny. Nie mamy tutaj nic innego w zasadzie poza koblem. Więc to nigdy nie będzie wyglądało tak idealnie, jakbyśmy tego chcieli. Ale będzie spoko. Będzie spoko, dobra. Tutaj też wlatuje, słuchajcie, woda.
to sobie, słuchajcie, też pozwolę skopać. Cyk, cyk, dobra, gitara. I teraz tak, trzeba będzie zrobić tam jakieś wejście. Zastanawiam się, czy właśnie drabinkowo to robimy, czy w jaki sposób. Bo mamy takie slaby, może te slaby, słuchajcie, byłyby tutaj nawet okej. Czekajcie, zróbmy sobie slabami. Zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak. Okej, czekajcie, cyk, cyk, cyk. Dobra, to jest spoko, takie wejście do nich mogłoby być nawet w porządku, przynajmniej tak mi się wydaje. Potem ewentualnie płotkami to jakoś zagrodzimy, to będzie lepiej wyglądało. Ale teraz tak, bierzemy, słuchajcie, kolejne tutaj szkło. Kurczę, myślałem, że tego szkła będzie trochę więcej. A tak to będzie go bardzo mało, ale spoko, damy sobie jakoś radę. Patrzcie, obtoczymy po prostu tutaj całą tą wodę i więcej chyba nie będziemy w stanie. Dobra, obtoczyliśmy całą wodę, więc jakby jest tutaj git. Tutaj, słuchajcie, trzeba też oczywiście barierkę zrobić, więc zaraz zobaczę, ile tego szkła nam zostało. No chyba niestety nie najwięcej. Dwa, słuchajcie, jeszcze tutaj potrzebuję jakiś klocek drewna. Weźmiemy sobie te kilofy, o. Okej, bo kilofami, słuchajcie, też można, można przepalać, więc całkiem spoko. Tutaj wrzucę od razu kolejny kilof drewniany, bo wiecie, te drewniane kilofy to łe, one nam się nie przydadzą, łe. Dobra, tutaj zrobimy sobie właśnie tak. Okej, to do rozwalenia. I tutaj, słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze w sposób następujący, że tutaj pójdzie jedno szkło. Dobra, mam genialny pomysł, zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Tylko dajcie mi tutaj te, o, to będzie spoczko. To będzie spoczko i teraz patrzcie, jaki jest mój koncept. Mój koncept wygląda następująco, że biorę tutaj jedno szkło. Tutaj także, słuchajcie, biorę jedno szkło. Cyk, cyk, dobra. I teraz patrzcie, tutaj daję płotki, żeby one sobie tędy nie wyszły. A przynajmniej taką mam nadzieję, że stąd nie wyjdą. Chociaż wiecie, z żółwiami to różnie bywa. Z żółwiami to różnie bywa. One mogą, mogą, że tak powiem, i tak chcieć tutaj świrować i wychodzić. I to by było przykre. Ale dobra, to jest w miarę git. Tutaj w ogóle zombiaczek próbuje podejść, ale on chyba nie myśli, że wyjdzie. No błagam, no chyba nie myślisz, ziom, że wyjdziesz. Dobra, teraz słuchajcie sobie, pociągniemy tutaj właśnie... nasze płoteczki, dobra, w ten sposób. Kurczę, ta mucha mnie denerwuje, ziom. Co jest z tą muchą tutaj, kurczę. Dobra, mamy tutaj tak, płotki ogarnięte. Czyli teraz tak, żółwie raczej stąd nie powinny wyjść. Tędy też nie, ale na wszelki, słuchajcie, wypadek postawię tutaj takie coś. Tędy raczej też nie powinny... Nie, no dobra, no nie oszukujmy się, żółwie tędy nie wyjdą. No bez jaj, no bez jaj, żółwie tędy nie wyjdą. Znaczy małe może tak, ale duże raczej nie. W każdym razie, mamy to chyba ogarnięte. Tutaj zastanawiam się, zrobiłbym coś, słuchajcie, takiego. Okej, chociaż nie, kurczę, bo one przez to też wyjdą. Dobra, ja muszę tutaj bardziej być uważny. I wydaje mi się, że drewno, wiecie co, weźmy drewno. Weźmy drewno, bo muszę zrobić w taki sposób, żeby one nie wyszły. A zarazem, żeby miały gdzie chodzić. Zaraz zobaczycie, co mam tutaj na myśli. O kurczę, jak ty tutaj przyszedłeś, ziom. Lol, lol, nie wiem, jak on tutaj wszedł, ale spoko. Okej, patrzcie, zrobimy w taki następujący sposób. Tutaj po prostu poustawiamy trochę tych deseczek, o, i będzie git. I tak będą, słuchajcie, zabezpieczone żółwie przed wyjściem. Bo płotki, słuchajcie, je oczywiście tutaj, wiadomo, izolują, więc one nie wyjdą przez płotki. A przy okazji w tym wszystkim będą miały po czym tutaj chodzić. Boję się, że po prostu, tak, z jednej strony nie wyskoczą, a z drugiej strony nie wpadną przez tą szparę. Jakby to mam na myśli, tego się trochę tutaj bałem, że one właśnie przez tą szparę mogłyby tutaj wyjść. Dlatego tutaj też tak zrobię. Tutaj też oczywiście, słuchajcie, tak zrobię, żeby nie było. Okej, pyk. I tutaj przydałoby się, słuchajcie, zrobić furteczkę. Tutaj przydałoby się faktycznie zrobić furtkę, więc zaraz ją tutaj ogarnę. Wow, no gościu, co ty tutaj robisz? Jak one wychodzą? Ej, naprawdę, nie wiem, jak one wychodzą, ale spoko, no jakby niech sobie wychodzą. Tylko, że dajcie mi teraz tak, tutaj patyk musi wjechać. Mam patyki, nie zauważyłem. Słuchajcie, robimy tutaj jedną furteczkę. Dobra, pyk, będzie ogarnięte. Będziemy, słuchajcie, mieli hodowlę żółwików. Nice. Będzie tutaj hodowla żółwi, tak. O, tylko, że tutaj nie da się chyba postawić. O, da się, dobra, jednak się da. I teraz tak, musimy, słuchajcie, to skopać, bo to wygląda co najmniej średnio. A raczej co najwyżej średnio to wygląda. Musimy to zrobić, słuchajcie, w jakiś inny sposób. Albo, czekajcie, tutaj w ogóle dam płotek i tutaj dam deskę. Ej, spoko wygląda ta hodowla żółwi. Naprawdę, może jest to takie dziwne połączenie kobla, desek i tak dalej. To mi się nie podoba bardzo. To chcę zniszczyć. Ale ej, to nawet współgra wszystko ze sobą, takie mam wrażenie. Naprawdę, moim zdaniem to ze sobą jakoś tam, powiedzmy, współgra. Tylko, że teraz trzeba, słuchajcie, zrobić tutaj jeszcze tak, tak, tak. Okej. Teraz zrobimy, słuchajcie, coś takiego. Coś takiego i tu, słuchajcie, zrobimy sobie drabinkę. O, tutaj, słuchajcie, sobie zrobimy drabinkę. To mogę jednak wywalić. To ej, to będzie naprawdę git. Tylko weźmy sobie wodę. Wodę miałem, a w ogóle tak, weźmy, słuchajcie, żółwie jaja. Weźmy teraz wodę jedną, drugą. Zróbmy sobie, słuchajcie, drabinkę.
Okej, okay, potrójna drabinka tutaj siadła. Fajnie, ej, spoczko jest, naprawdę to wygląda spoczko. Teraz tak, tutaj stawiamy, oczywiście sobie tutaj wychodzisz i gitara. Siema, tu jest grana. To mnie denerwuje, słuchajcie, to mnie denerwuje, że to tak wystaje. To musimy sobie, słuchajcie, jakoś inaczej tutaj zrobić. Możemy zrobić w taki sposób. O, będzie myśleć sobie to trochę lepiej. Trochę żałuję, że słuchajcie, dałem tutaj kobla zamiast drewna, ale teraz już za późno, teraz już tego nie zbiorę. Więc zostawmy to sobie na razie. Tutaj zastanawiam się też nad, słuchajcie, poszerzeniem tego, żeby tutaj było fajne dojście. No nie no, jak on przez to przechodzi, no ziomek? Jak ty przez to przechodzisz, to ja nie mam pojęcia. Dobra, tutaj zrobimy sobie aż tak. Tutaj zrobimy sobie aż tak. O, i wygląda to od razu lepiej. Dobra, zobaczmy, jak to faktycznie wygląda. Wydaje mi się, że całkiem spoko. Jak na surowce, słuchajcie, które właśnie tutaj dostaliśmy, które tutaj mamy, to wydaje mi się, że jest nawet spoko, bo tak, trochę szkła, teraz wjedzie tutaj woda, patrzcie, zrobimy sobie w ten sposób, tylko muszę sobie coś zjeść, geście, tutaj musi być jedzone. Ta woda będzie trochę zamarzała, dlatego damy tutaj pochodnie, ale to spokojnie, o to się nie martwcie. Na razie czekajcie, na razie ja potrzebuję tutaj zrobić nieskończone źródełko wody. Dobra, więc cyk, cyk, chwila, chwila, zrobimy sobie tak, wylejemy sobie tak, okej, mamy ogarnięte. Wow, to się baguje! O nie, zapomniałem! Ja zapomniałem, że tutaj, słuchajcie, na tym skyblocku ta woda się baguje. Ale chyba już działa. Dobra, chyba, słuchajcie, działa. To teraz tak, wylewa... No nie, ona naprawdę będzie się tak psuła. Dobra, teraz działa. To słuchajcie, już normalnie sobie stąd napełniamy i będziemy robić tak, żeby to było też wielkie, nieskończone źródełko wody, żeby one sobie mogły tutaj pływać. Dobra, mamy, słuchajcie, to ogarnięte, czyli teraz tak, muszę to wyłożyć sobie piaseczkiem. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. I teraz tak, słuchajcie, pochodnie, 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 jeszcze raz pochodnie, z tego prostego powodu. No kurde, co ty tu, jak oni tutaj, słuchajcie, wychodzą? Zombie villager! LOL! LOL! Zombie villager, LOL! Bierzemy go! Gdzie? Tylko słuchajcie, gdzie? Słuchajcie, musimy go tutaj wrzucić jakoś. LOL! Zombie villager! Rozumiecie to? Czekajcie, czekajcie. O kurcze! O kurcze, szybko! Szybko, szybko, ja nie mogę tutaj zginąć, ale muszę go, słuchajcie, tutaj wrzucić. Muszę go tutaj, słuchajcie, wrzucić. Tutaj, chodź. No ziom. LOL! Co się stało? Mamy zombie villagera kolejnego! What? Ale kozak! Ale kozak! Konkret! Ej, ziomy, to w następnym odcinku będziemy oswajać zombie villagera. Mamy brewing stand. Mamy, słuchajcie, tutaj gotowe, patrzcie, buteleczki z wodą. Nawet to jest już awkward potion, to spoko. A to nie, to my potrzebujemy, słuchajcie, potrzebujemy tak, tego, tego i cukru. Ej, możemy, słuchajcie, w każdym momencie zrobić potkę właśnie na tego villagera i będziemy mieli kolejnego wieśniaka. Oni ten nie przejdą, spoko. Będziemy mieli, słuchajcie, kolejnego wyśniaka. Tutaj mamy farmera. Czekajcie, zrobimy wobec tego takie przejście do niego. Tutaj, słuchajcie, mamy farmera. Tutaj będziemy mieli, słuchajcie, kolejnego ziomeczka jakiegoś naszego, właśnie tutaj od handlu. Wow, ale kozak, to w następnym odcinku to robimy. Zostawiajcie łapeczkę, zostawiajcie subika i wtedy bez problemu, słuchajcie, coś takiego wykombinujemy. Zbiorę tylko te dynie i melony, więc chwila. To już wy napiszcie, słuchajcie, co właśnie, czy robimy to w następnym odcinku. Ja bym go oswoił, słuchajcie, ja bym go oswoił, to będzie mega sztos, naprawdę. U Wojtka nam się udało znaleźć takiego zombie villagera i to był niesamowity fart. A teraz jeszcze tutaj, wow, serio, ale się jaram. Ej, to jest tak rzadkie, słuchajcie, zjawisko, kozak. Dobra, bierzemy teraz tak, pochodnie. I moi drodzy, teraz musimy sobie, najpierw, tutaj musi być mu ciemno, tutaj, słuchajcie, musi być mu ciemno, więc ja mu tutaj, wiecie co, zamuruję. Wiecie co, ja mu tutaj zamuruję, żeby on, słuchajcie, po prostu nie zniknął. Ja go tutaj zamuruję. I teraz tak, podbijemy sobie, słuchajcie, tutaj i musimy to sobie oświetlić. Musimy sobie to oświetlić, no właśnie, bo widzicie, co się tutaj z wodą dzieje. Ona od razu, słuchajcie, momentalnie zamarza, więc ja muszę sobie tutaj to oświetlić. Chwila, chwila, damy sobie na przykład, czy to się samo roztopi teraz? To jest dobre pytanie, słuchajcie, czy to się samo roztopi? No dam na pewno tutaj, mogę dać tutaj. Czekajcie, rozwalę to samemu i zobaczymy po prostu, czy zamarznie. Zobaczymy po prostu, czy zamarznie, jeżeli samemu to rozwalę. To jest całkiem niezłe pytanie. Ale bez tych pochodni. Zobaczymy, słuchajcie, bez tych pochodni, czy to samo odmarznie. Znaczy, nie zamarznie. I teraz tak, moi drodzy, musimy też także tutaj postawić chyba, bo tutaj jest śnieg. Aha, widzicie, zamarza. Dobra, to zrobimy tak, zrobimy tak. Bo wiecie, ja nie wiem, czy jaja w ogóle mogą się wykluć w śniegu. To jest, słuchajcie, dobre pytanie. Nie wiem, czy jaja mogą się wykluć w śniegu, więc dla pewności wolę tutaj porozstawiać trochę tych pochodni. Wydaje mi się, że jest ich na tyle gęsto, że już nie powinno nic tutaj zamarzać. Ale dobra, słuchajcie, postawmy sobie teraz faktycznie jajko. Postawmy, słuchajcie, moi wobec tego drugie jajko. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Ogólnie jest w grze coś takiego, że zombiaki
i inne moby starają się podejść do tego jajka i je zjeść. Ale ja będę oczywiście tutaj wszystko to fajnie kontrolował. Zobaczę tylko, słuchajcie, jak oni stąd przychodzą. Aha, tutaj po prostu, patrzcie, to jest po prostu takie zbagowane, dobra. No to jazda, słuchajcie, ja to zaraz ogarnę. Dobra, pyk, pyk, pyk. Tutaj kolejny podchodzi, oni po prostu stąd spadają. I to jest ten mój problem. Żelazo wypadło, LOL! LOL, żelazo wypadło, czajcie? Ale faza! Ej, przecież to też jest skrajnie rzadkie. Co jest grane, ziomy? Co jest grane? W ogóle to, słuchajcie, rozwalę. Wiecie co? Jednak trochę sobie to zamienimy. Jaki to jest fart, słuchajcie? Mamy pierwsze żelazo. LOL, chyba pierwsze. Ej, ale mamy żelazo, ale... Wow, a to jest, spadaj stąd, ziom. Spadaj stąd. LOL, jak wolę to zobaczę, to słuchajcie, wszyscy się posikamy ze szczęścia. Rozumiecie to? Żelazo mamy pierwsze. Nice. Kurczę, a tyle czasu nie mogliśmy znaleźć, słuchajcie, żelaza tutaj od tych mobów. Naprawdę, to było już przegięcie. Totalnie nie mogliśmy znaleźć, serio. Dobra, robię, słuchajcie, tutaj kolejnego melona. Czy nam coś tutaj jeszcze wyrosło? O, wyrosły nam, słuchajcie, kolejna dynia i kolejny melon, więc całkiem spoko. Tutaj w ogóle kura wyszła, nie wiem jakim sposobem, ale spoko. Czy my mamy jeszcze, słuchajcie, jakieś meloniki? Nie widzę tutaj kolejnych meloników, więc spoko. Dobra, to muszę sobie zrobić, słuchajcie, kolejne tutaj drabinki. Nie muszę, bo słuchajcie, jednak mamy. Idziemy powiększać nasze, słuchajcie, wieże. Zrobiliśmy żółwie, zagnieździliśmy, słuchajcie, naszego kolejnego zombie villagera. To już drugi, więc naprawdę fajnie. Ej, mega, mega się jaram, słuchajcie. Dodatkowo mamy tutaj te właśnie żółwiki, więc jakby, kurczę, teraz to naprawdę ten skyblock nam się, słuchajcie, strasznie rozwija. To jest mega, mega spoko. W ogóle patrzcie, jak wysoka jest ta wieża. Możemy sobie teraz policzyć. 77 kratki, słuchajcie, tutaj są. Zobaczmy, słuchajcie, ile będzie kratek na dole. Było 77, a jest 51. Czyli, moi drodzy, 26 kratek ma już w wysokości ta dynia. A od 27 się ginie od upadku, więc kozak, słuchajcie. Wojtek na następnym odcinku tutaj wbije i będzie halo. Halo, co jest grane? Dlaczego ja ginę od wieży? Ona nie była taka wielka. No, w każdym razie, mamy tutaj ogarniętych, słuchajcie, dwóch villagerów. Niestety jednego będę musiał na następnym odcinku dopiero. Teraz nie będę tego robił. Oj, tutaj chyba postawiłem drabinkę przez przypadek. Zabieram to, okej. Patrzcie, chyba już tutaj nie pada śnieg, moi drodzy. Chyba tutaj dodatkowo... A, nie można chodzić po jajach, zapomniałem. Ale nie wszedłem, spokojnie, nie wszedłem. Chyba nam się nie robi lód, chyba nam się, słuchajcie, tutaj będą rozmnażały nasze żółwiki. Wobec tego wydaje mi się, że fajnie tutaj ogarnęliśmy dużo rzeczy. Jeśli ten odcinek wam się spodobał, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. 60% osób z was nie subskrybuje tego kanału, więc teraz ty bądź lepszy i właśnie zostaw dzwona, zostaw suba, bo codziennie o godzinie 16 są tutaj filmy. Ty, co ja tutaj... Ale jak ja tutaj, dlaczego tu zdrabinka? Nie wiem, dlaczego tu zdrabinka, ale w każdym razie trzymajcie kciuki, słuchajcie, żeby te jaja tutaj nam się fajnie rozmnożyły. Tymczasem dzięki wielkie, trzymajcie się, dobre godzineczka, eleczko i pu!